Life itself is magical without lies about Santa Claus. Gift giving can be so fun without becoming buying drones. Stories about virgin birth, stories taken word for word from books that have been translated too many times to count are just Witamy serdecznie dzisiaj w nietypowym miejscu, bo u nas w domu, w pokoju Nel, mamy mówić o drugiej niedzieli adwentowej, dlatego zapalamy na wieńcu drugą świeczkę. Tak, Nelka? Zapalamy? Tak? Problem jest taki, że tu trzeba mieć dużo cierpliwości. Jak zapalaliśmy pierwszą razem z Nel, to myślała, że to urodziny i chciała dmuchać, więc nie jest łatwo. Żyrafa też zapala z nami? Tak. Ona nie ma ręce, wiesz? Aha, nie ma rączek, dobra. A teraz pokażemy, jak mowa o cierpliwości i o czekaniu, to pokażemy nasz kalendarz adwentowy. Nelka ma taki kalendarz adwentowy, na którym jest są dni pokazane do Bożego Narodzenia i my nie mamy czekoladek, ale mamy takie żelki i problem jest taki, że jak widzicie... Rybkę kolorową. Chcesz kolorową rybkę. No właśnie, tu jest właśnie taki problem, że trzeba trochę cierpliwości, bo niestety codziennie ostatnio uzupełniamy ten kalendarz. A teraz porozmawiajmy o naszym tekście biblijnym, który ma być w najbliższą niedzielę. Tekst biblijny, jaki mamy do rozważenia w drugą niedzielę Adwentu, zapisany jest w liście Jakuba w 5 rozdziale. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Drodzy, ten fragment listu, a w zasadzie cały list Jakuba jest adresowany do chrześcijan, którzy żyli w ucisku, którzy cierpieli prześladowania. I pomyślałem sobie, że dzisiaj mamy mówić o cierpliwości. W nich była taka bardzo duża tęsknota do tego, by Chrystus wreszcie przyszedł. Ale zadałem sobie pytanie, czy my dzisiaj rozumiemy ten tekst? Czy my rzeczywiście, jako chrześcijanie dzisiejszych czasów, w momencie, kiedy mamy się tak dobrze, mamy wszystko, co jest do życia potrzebne, nie cierpimy przynajmniej dzisiaj i tutaj w naszym kraju prześladowań religijnych? Czy my w ogóle czekamy na Pana Jezusa Chrystusa? To jest bardzo mocne pytanie i chciałbym, żebyśmy się z tym pytaniem zmierzyli, bo czasem mam wrażenie, że te teksty są gdzieś obok nas. A więc czy jesteśmy cierpliwi w czekaniu i czy w ogóle czekamy na Chrystusa? Spotkajmy się w najbliższą niedzielę i porozmawiajmy na ten temat podczas kazań. A dzisiaj, jak widać, musieliśmy być bardzo cierpliwi, bo warunki, w których kręciliśmy to nagranie, były wesołe i też musiało być dużo cierpliwości w nas, żeby tego małego człowieczka troszeczkę uspokoić i żeby coś dzisiaj się dało nagrać. Do zobaczenia w najbliższą niedzielę. Anelka pójdzie na szkółkę, tak? Tutaj się ta świeca nam trochę nie chce palić. Mamy też i zgasła. Dobra, to jeszcze raz. Aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje. Bo ciągle zrobiłam. Taty nie widać.